18 kwietnia odbyły się w Łukowie obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski. Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego, którą odprawił ksiądz biskup Kazimierz Górda. Wiemy, że Mieszko został ochrzczony 14 kwietnia 1966 roku, ponieważ w tym roku, w owym roku, Wielka Sobota przypadała w tym właśnie dniu. A w tamtych czasach chrztu udzielano tylko podczas liturgii wielkosobotniej. Ważne jest to, że wraz ze chrztem Mieszka I państwo Polan zaczęło istnieć i zaczęło się liczyć na arenie ówczesnego świata. Od tej chwili Jezus Chrystus, dobry pasterz, wchodzi w dzieje piastów i w dzieje ich kraju. Dziękując Panu Bogu za to wszystko, co było, za tę całą historię ponad 1000 lat naszego chrześcijaństwa w Polsce, chcemy Panu Bogu, Pana Boga jednocześnie prosić, abyśmy z pomocą Jego łaski to wielkie i piękne dziedzictwo przeszłości mogli zachować, mogli je pogłębić i abyśmy potrafili przekazać je kolejnemu pokoleniu. Po mszy w auli pierwszego LO imienia Tadeusza Kościuszki odbyła się uroczysta druga sesja połączonych rad powiatu, miasta i gminy Łuków. Jeszcze Polska jest i nieba, kiedy my żyjemy, co nam obszar przemodziewa, szar do odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Otwieram drugą uroczystą wspólną sesję Rad Trzech Samorządów Terytorialnych. Rady Gminy Łuków, Rady Miasta Łuków i Rady Powiatu Łukowskiego poświęconą 1050. rocznicy Chrztu Polski. Uczestnicy sesji wysłuchali referatu o znaczeniu przyjęcia Chrztu Polski przez Mieszka. Wygłosił go dr Marek Okoń. Chrzest Mieszka jest także zobowiązaniem dla nas. Należy zapytać się, czy jeszcze dziś szanujemy wartości wynikające z dekalogu i ośmiu błogosławieństw. Jak podchodzimy do życia ludzkiego? Czy jest ono u nas dostatecznie chronione od poczęcia do naturalnej śmierci? Czy umiemy obronić polską rodzinę przed licznymi zagrożeniami? Nasz największy rodak, święty Jan Paweł II, wielokrotnie podkreślał, iż jesteśmy od ponad 1000 lat ważnym elementem Europy. Liczył on, że do jednoczącej się Europy wniesiemy najważniejszy nasz dar, czyli wierność wartościom chrześcijańskim. Dlatego w podkrakowskich Łagiewnikach stworzył Światowe Centrum Miłosierdzia Bożego. W roku 1050. rocznicy Chrztu Polski, w świętym roku miłosierdzia, już niedługo przybędzie do Polski papież Franciszek na Światowe Dni Młodzieży. I znowu nasz kraj będzie światowym centrum, na które zwrócone będą oczy świata. Rodzi się pytanie, co dziś Polska jest w stanie zaproponować Kościołowi, zlaicyzowanej Europie i pogrążonemu w chaosie światu. Radni powiatowi, miejscy i gminni przyjęli przez aklamację okolicznościową uchwałę dotyczącą 1050-lecia Chrztu Polski. Na wspólnej uroczystej sesji Rady Powiatu Łukowskiego, Rady Miasta Łuków i Rady Gminy Łuków radni jednomyślnie postanawiają uczcić 1050. rocznicę przełomowego w historii naszego kraju wydarzenia, jakim było przyjęcie chrztu przez Mieszka I. Chrzest władcy Polan i jego dworu, a w konsekwencji chrzest Polski, odbył się 14 kwietnia 1966 roku. Akt ten miał decydujące znaczenie dla procesu jednoczenia plemion polskich pod władzą Piastów i kształtowania się chrześcijańskiej tożsamości polskiego narodu. Chrzest włączył Polskę w krąg cywilizacji zachodnioeuropejskiej
i nadał jej suwerenne znaczenie na naszym kontynencie. Od tego czasu staliśmy się pełnoprawnymi członkami europejskiej rodziny narodów, współtwórcami oraz dziedzicami bogatej historii i kultury. Radni trzech samorządów pragną oddać hołd wszystkim tym, którzy tworzyli podwaliny naszej ojczyzny i włączyli się w budowanie narodowej wspólnoty. Częścią tej wspólnoty jest nasza mała ojczyzna, ziemia łukowska. Podpisali przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Brzozowski, przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Jodełko, przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Federczyk. Proponuję przyjąć zaprezentowany projekt uchwały poprzez aklamację, jeśli oczywiście nie usłyszę sprzeciwu ze strony Państwa radnych. Sprzeciwu nie słyszę. Stwierdzam, że Rada Gminy Łuków, Rada Miasta Łuków i Rada Powiatu Łukowskiego podjęły uchwałę dotyczącą uczczenia 1050. rocznicy Chrztu Polski. Radni trzech samorządów zdecydowali też o przygotowaniu pamiątkowych tablic, które zostaną zawieszone w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków oraz w sali konferencyjnej imienia Jana Pawła II. Rada Powiatu Łukowskiego, Rada Miasta Łuków, Rada Gminy Łuków zgromadzone na uroczystej sesji z okazji 1050-lecia Chrztu Polski umieszczają niniejszą tablicę jako hołd wszystkim tym, którzy tworzyli podwaliny naszej ojczyzny i włączyli się w budowanie narodowej wspólnoty. Częścią tej wspólnoty jest nasza mała ojczyzna, ziemia łukowska. Łuków, dnia 18 kwietnia 2016 roku. Pan senator Gogacz i ja z woli wyborców powiatu łukowskiego mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w Zgromadzeniu Narodowym zwołanym przez Marszałka Sejmu i Senatu w Poznaniu w dniu 15 kwietnia. Dzieląc się z Państwa tym wydarzeniem, pozdrawiamy serdecznie wszystkich Państwa i gratulujemy tej pięknej, wzniosłej uroczystości. Osobiście chcę przekazać gospodarzowi tego miejsca, panu dyrektorowi Rzymowskiemu, całej wspólnocie pierwszego liceum, całej wspólnocie szkolnej, pamiątki traktujące to wydarzenie. Są tam zawarte treści odnoszące się do tego wydarzenia, zapisane w różnej formie technicznej, traktujące naszą obecność w Europie, obecność Polski w Europie, która jest tak bardzo w jej granicach potrzebna. Dziękuję jeszcze raz, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Chrzest Polski to przełomowe wydarzenie w dziejach naszego kraju. Przyjęcie chrześcijaństwa przez Mieszka I oznaczało wejście w świat kultury łacińskiej i uczyniło jego lud częścią wspólnoty narodów chrześcijańskich. Wraz z przyjęciem kultury kraju basenu Morza Śródziemnego wkroczyliśmy w świat nowych norm moralnych i społecznych, które odbiły się także na życiu politycznym, gospodarczym i kulturalnym. Ogromnie się cieszę, że społeczność powiatu łukowskiego zechciała pamiętnić to doniosłe wydarzenie. Jestem przekonany, że uroczyste obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski staną się okazją do zademonstrowania naszego przywiązania do chrześcijańskich wartości. Wierzę, że umocnią nas poczucie narodowej tożsamości i dumy z wielkowiekowej historii naszego kraju. Sesji trzech samorządów towarzyszyła okolicznościowa wystawa przygotowana przez Muzeum Regionalne. Całość uroczystości zakończyła zaś część artystyczna przygotowana przez uczniów pierwszego LO, chór Lutnia oraz zespół pieśni i tańca ziemi łukowskiej Łukowiacy. Będzie każdy próg.
Ojczyzną moją jest dom. Kochany dom rodzicielski. Na ścianie krzyż przez 1000 lat i wiary ściek chrześcijańskiej. Ojczyzną moją jest Bóg. Duch, Syn i Ojciec Wszechświata. Na każdej z moich dróg ku Niemu dusza ulata.